Dzień dobry, szanowni państwo. Sprawy zaszły już naprawdę daleko. Wszystko gra numer 22 i dziś znowu jest sponsor kawowy. Kto śledzi serię, już wie, że wcześniej sponsorem raz był mój osobisty rodzony brat Robert, potem raz też była sponsorem ciocia Ira, a dziś sponsorem kawy jest sklep, który się nazywa Dobre Rzeczy. I ja, szanowni państwo, potwierdzam, że to jest bardzo dobra rzecz. Dziś będzie sporo dźwięków z tego oto instrumentu. Jest to instrument, który przypomina o tym, że palenie zabija. I są różne sposoby, żeby o tym przypominać, różne tabliczki w sklepach, ale mi się wydaje, że właśnie takim bardzo oczywistym sposobem przypominania sobie, że palenie zabija, jest posiadanie takiego cigar boxa. I o tym cigar boxie za chwilkę opowiem, zaprezentuję jego brzmienie. Takie bardziej typowe dla tego instrumentu, czyli gdzieś tam oscylujące w okolicach bluesa, ale też potem będą dwie inne formy. Jedna taka, no myślę, że nie bójmy się tego powiedzieć, psychodeliczna i transowa. A druga zasadniczo mocno weselna. Muszę chwilę zostać sama. Na zakończenie odcinka będzie oczywiście też ZPT, bo dziś długi odcinek, także musi być ZPT. Odejdź, dziewczyno, pod górę idź. Jak będziesz wracała, przynieś mi kiedyś. Jak będziesz wracała, przynieś mi. Pięknie też prezentuje się ten wieniec, on też pojawi się jeszcze na końcu odcinka. Za wieniec odpowiedzialna jest Agape, zwana również dzikim zielem. Szanowni państwo, dziś przy otwartych oknach nagrywam, a tuż za płotem kombajn typu Bizon dokonuje właśnie żniwiarskich czynów, także jeśli będą państwo słyszeli jakiś hałas, proszę się nie przejmować, to tylko kombajn typu Bizon. Ja może pokażę, gdyby ktoś nie wierzył. Tu trochę słabo widać, poproszę o obraz z trzeciej kamery. Tu już doskonale widać, że był to kombajn typu Bizon. Chyba wszystko. No co, czołówka. Kiedy w Stanach niewolnicy tworzyli bluesa, chcieli mieć jakieś proste instrumenty, dzięki którym można było podegrać sobie choć kilka dźwięków. I wtedy, szanowni państwo, właśnie powstały cigar boxy. Najpierw to był tak zwany diddley bow, czyli po prostu kawałek kijka z drutem, jakąś puszką doczepioną, która pełniła funkcję rezonatora. Potem dodano więcej strun. Jako rezonatorów używano puszek po oliwie, takich bardziej prostopadłościanowatych, albo pudełek po cygarach. No i te instrumenty bardzo często lekko nie stroiły, były dość ciche. Ten cigar box współczesny, już zelektryfikowany, ale w wersji akustycznej dość cichy. Natomiast kiedy włączy się jakiś piecyk gitarowy, wzmacniacz, odkręci się lekko przesterek, to brzmienie już jest takie, no, trochę jakby wyraźniejsze. To mi się tu szkody narobiły, tylko chciałem piecyk włączyć. Ludzie, kto to słyszał? No te kable, do kroćset. Lecimy dalej.
To przy okazji taka szybka, krótka zagadka bez nagród, można od razu wpisywać w komentarzu. Kto z Państwa wie, skąd pochodzi ten oto około bluesowy motyw muzyczny? Proszę wpisać w komentarzu, a ja serdecznie już teraz gratuluję tym wszystkim, którzy znają odpowiedź na to pytanie. No dobrze, to tak było trochę jakby bluesowo. Teraz Cigar Box w kontekście bardziej transowym i psychodelicznym, a to dzięki utworowi Zbyszek leży należąco. I do tego też taki trochę nietypowy obrazek, to znaczy las, zieleń, taki wizual dość analogowy, lekko przetworzony cyfrowo. Zapraszam do oglądania i słuchania. Jeśli ktoś nie użył do słuchania dobrych słuchawek lub głośników, to jest jeszcze jedna szansa. Można, szanowni państwo, teraz podłączyć urządzenia i posłuchać. No i kiedyś było też tak, że, szanowni państwo, zagrałem na weselu, właśnie na Cigarboxie. Bardzo specyficzne wesele. Było to wesele u Hanki i Marcina. Hola.
Jesteśmy już dosyć renomowanym zespołem. Gramy od 7-8 lat na weselu Hanki i Marcina. Na razie bez większych sukcesów. Co za dzień. What a night. Jakoś się pozbieram. Kto widział poprzednie odcinki, to wie, że te wątki mumiowe, które mocno też związane są z moją twórczością, pojawiały się, dzisiaj się pojawiają i zapewne jeszcze gdzieś tam kiedyś w przyszłości będą się pojawiały. No i właśnie oto kolejny z nich, bo do ZPT zaproszenie przyjął kolega Dariusz Basiński i wysłał mi taki oto filmik. Poczekaj, dziewczyno, na górę wyjdź. Jak będziesz wracała, przynieś mi kiść winogron. Chodźże dziewczyno, na górę idź. Jak będziesz wracała, przynieś mi kiść melonów. Podejdź dziewczyno, pod górę idź. Jak będziesz wracała, przynieś mi kiść papryki. I podejdź dziewczyno, na górę idź. Jak będziesz wracała, przynieś mi nić do kłębka naszych żyć, uczuć. Ja, szanowni państwo, jak zwykle w ZPT do otrzymanego materiału nagranego telefonem dorobiłem swój aranż, dorobiłem obraz, no ogólnie tam dorobiłem różne rzeczy. No i szanowni państwo, okazało się, że powstał utwór, który jest typowym reprezentantem nowego gatunku w muzyce, który nazywa się fake folk. Co to jest fake folk? No, to jest rodzaj muzyki ludowej, która nawiązuje do tradycji, która nigdy nie istniała. Śpiewa pieśni krajów, które nigdy nie istniały, o sytuacjach, które nigdy nie miały miejsca.
No i właśnie to jest fake folk, szanowni państwo. Instrumenty są prawdziwe oczywiście, ale dobrane też dość przypadkowo, bez pilnowania, czy to właściwie się wszystko zgadza co do regionu, pochodzenia i tak dalej. Klip, który państwo za chwilę zobaczą, jest bardzo nowy, bo powstał właśnie przed chwilą, a jednocześnie totalnie archiwalny, co widać na załączonym obrazku. Przynieś mi kieść, jak będzie wracała, przynieś mi kieść. Winogron, winogron, winogron. Chodźże dziewczyno na górę iść, jak będzie wracała, przynieś mi kieść. Jak będzie wracała, przynieś mi kieść melonu, melonu, melonu. Odejdź dziewczyno, pod górę idź. Jak będziesz wracała, przynieś mi kieść. Jak będziesz wracała, przynieś mi kieść. Papryki, papryki, papryki. Jak będzie zwracała, przynieś mi nieć. Jak będzie zwracała, przynieś mi nieć. Przynieś mi nieć, bo kopłęka naszych żyć uczuć.